Siema, witam serdecznie na kanale. Ja jestem Jankes. Gruby mops w okularach. Jako pierwszą rzecz pozwolę sobie podziękować sponsorom dzisiejszego odcinka. Tak, moi drodzy, dziękuję wam, ponieważ za wasze wsparcie przez donaty, przez subskrypcję na Twitchu oraz wspieranie na YouTubie udało mi się zebrać pieniążki na zakup kamerki H9R firmy Eken. Kamerka kosztowała mnie 250 zł z zakładem, bo to jeszcze przesyłka, oraz kupiłem zestaw z dodatkową baterią, kupiłem od oficjalnego dystrybutora tych kamerek. Przejdziemy sobie zaraz do unboxingu, do pierwszych testów oraz do ładnych ujęć, jak pójdę na spacer. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zasubskrybuj go, ponieważ wrzucam jeden filmik tygodniowo, jeżeli interesuje cię content wargamingowy, a jeżeli lubisz oglądać streamy, zapraszam serdecznie na Twitcha, link w opisie. Streamuję co niedzielę, wtorek oraz czwartek. Czwartek jest żelaznym streamem, czyli co by się nie działo, stream jest. A teraz, żeby nie przedłużać, przejdźmy sobie do unboxingu. Witam na znanym z Kałaszka tle. Zobaczymy, co jest w środku tej przesyłki. Do otwarcie czego niestety nie mogłem znaleźć swojego ogromnego noża. Jedyny nóż taki niekuchenny, który miałem, to jest ten. Okej. Słuchajcie. Za wiele nie ma, ale trudno. Na pewno tu znajdę dodatkową baterię do tejże kamerki. Wygląda ona tak. Spodziewałem się trochę większej baterii, ale okej, to tylko kamerka sportowa. Aha, wszystkie dane. I mamy też samą zajebistą kamerkę, która wygląda w sposób następujący, a przynajmniej jej pudełko. I zaraz się do niego dobierzemy, tylko obniżę sobie statyw. Czuję się troszeczkę oszukany, ponieważ zestaw opiewał o dwa razy bateria, czyli tak jakby ta, która jest w kamerce, i jeszcze dodatkowo dwie. Natomiast jest jedna. Super. Spróbujemy ją sobie odpakować. Nie jest to jakoś super solidnie opakowane, natomiast plastik jest kurwa całkiem gruby i może służyć raczej za pudełko. Tutaj mamy główną część Piece de Resistance, czyli ta kamerka Ekena. Od razu jest, co ciekawe, na tym śmiesznym montażu GoProwskim zrobione opakowanie na montażu, i wyciągniemy sobie teraz z tego pudełeczka. Mamy akcesoria. No i pyk, wyszła elegancko. To sobie ją odstawimy tu, żeby była w kadrze, a teraz zobaczymy, co kryje sobie pudełko z akcesoriami. Wita nas kolejny logo Ekena, to jest jakaś instrukcja. Montaż, aha, czyli to jest taki quick start guide. I teraz tak. Jedno większe pudełeczko w środku oraz drugie pudełeczko w środku. Wygląda na to, że rozpina się tak. O, wow! Tego się nie spodziewałem, ale to jest zawsze miły gest. Jest kabel i ładowarka. Nice. Oraz rzep na to wszystko. Ale ładowarkę mamy 5V, 1A. O! Ok, to teraz do tego większego. Uhuhu! Sporo rzeczy. Kurwa, trytytki dali. Tryty i lineczkę zabezpieczającą. Which is nice. Tutaj mamy montaż na przykład na jakiś kierownik. Tak mi się wydaje, od rowera albo motocykl. To są przejściówki, co prawda męski gwint, a to pewnie w kamerkę się wkłada. Tu natomiast mamy, o, i to jest fajna rzecz, jest to pilot Wi-Fi, który można sobie używać do właśnie robienia zdjęć bądź też nagrywania filmów bezprzewodowo, ponieważ ta kamerka jest wyposażona we własny moduł Wi-Fi. Dobra, to odłożymy.
Tutaj też mamy szereg różnych zapasowych montaży. To jest taki sam jak ten przy kamerce z gumeczką tłumiącą wibracje, także powinno nie telepać jak będę chodził. Tutaj jest jakaś zwykła ramka na kamerę. Tutaj mamy kolejne pokrętełko, w których mam setki. Nie mając GoPro, tu jest na montaż na naklejkę, na przykład na kask, czy coś, czy samochód. Gdzieś jeszcze mam taką z przylepce. No i tutaj są dodatkowe te pierdoły, przejściówki. Można sobie zrobić kątowany właśnie montaż. Ten właśnie sposób. I tu jest jeszcze dodatkowe szkiełko do tylnej obudowy, natomiast to już nie jest to wodoszczelne chyba. Nie jest to wodoszczelne? Tak, to jest tylko to wstrząsoodporne z tego co widzę, ponieważ mają dziurki. Będziemy mieć lepsze audio z kamerki, natomiast tracimy jej wodoodporność. I tutaj mamy ową wodoodporną ramkę. Jak to się zdejmuje, to najpierw sobie przeczytam instrukcję, bo jeszcze nie chcę tego popsuć. Instrukcja 1 mówi mi jeb się, a instrukcja przetłumaczona na język polski mówi mi że nie jest przetłumaczona na język polski. Jest częściowo przetłumaczona na język polski, natomiast wszystkie piktogramy są po angielsku. Super. Dobra. Slot na kartę microSD i HDMI nawet ma. Yes, boy. Nice. Fucking hell, yeah, boy. A to było takie proste. Dobra. Czyli wyjmiemy sobie tą naszą kamerkę z tego wodoszczelnego. Aha, bo to jest jeszcze jakieś oklejone. Protective layer. Nie wiem, czy to jest właśnie to wodoszczelne już, czy to jest tylko taka zakrętka, żeby nie porysować obiektywu. Natomiast tutaj mamy tę całą kamerkę. Zaraz włożę w nią jakąś kartę SD i zobaczymy, w jaki sposób ona nagrywa. I to chyba da się zdjąć. Yes. Yes, it is. Na razie jeszcze nie będę odklejał tej membranki. Tutaj zmienimy sobie tylko montaż. Aha, nie muszę zmieniać montażu, ponieważ mam to w kilku od razu. Dobra, pepega. Sorry, pierwszy raz obcuję z taką technologią. Mimo tego, że korzystałem z montażów na GoPro bardzo, bardzo często, zdecydowanie częściej niż bym chciał, ponieważ wszystkie sprzęty kupowałem już pod GoPro. I teraz zobaczymy, jak będzie wyglądał dźwięk i nagrywanie z samej kamerki. Oh, you want to steal my face? Teraz ja mogę skrócić trochę. Jest kąt z tej kamery, to jest kurwa coś niesamowitego. Jest po prostu masakra. Wejdę sobie na balkę. Żeby było mniej więcej widać, jak światło naturalne wygląda, a potem sobie to zobaczę na kompie. Problem z tym, z tymi kartami pamięci jest wiecznie taki, że masz ich w chuj. Ale nie, jak są ci potrzebne. Z moją obecną kartą pamięci, którą włożyłem do tej kamerki, w tym momencie niestety, ale nie mogę nagrywać w 60 fps, ponieważ karta jest zbyt wolna, muszę poszukać jakiejś lepszej. Ale z tego co widzę na podglądzie, obraz jest naprawdę spoko. Okej, pamiętacie jak wam mówiłem, że jest ona wodoszczelna? Chciałbym to sprawdzić, zanim wpakuję się z tą kamerką do wody i ją zniszczę. Nie będę tutaj Lidlowi robił reklamy. Sprawdzę wodoszczelność samegoż tegoż opakowania i zobaczymy, czy w środku będzie sucho. Polewam to zimną wodą, nie gorącą, taką mniej więcej jak będzie w morzu jednak mimo wszystko. I zobaczymy, czy coś dostanie się do środka. To co widzicie, to jest tylko powierzchowne, natomiast
wygląda na to, że ta uszczeleczka. Ja. W środku ani kropelki. A teraz pozwolę temu wyschnąć. Yeah, it was an intense experience. You know, I just did the work. Watched a lot of retarded people. Spent time with them, observed them. Watched all the retarded stuff they did. Then again, I always found mere observation in and of itself is a tad rudimentary. Sometimes we gotta dig deeper to mine the true emotion of anger. Thus begin. Diagram the source of the pain and that living. You know. Yeah, living.